Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Przypominam na początku, że regularnie prowadzę webinar z analizą rynku, z tym, co się na rynku dzieje, z newsami, z wyjaśnieniem, jak na to wszystko reagować. Myślę, że jest tam bardzo wartościowa wiedza, a przynajmniej takie opinie słyszę od Was. Także zachęcam Cię do wzięcia udziału w najbliższym webinarze. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także kliknij, zapisz się, zarezerwuj sobie miejsce i słyszymy się na nim już wkrótce. Na przykład dzieje się to, że bracia Winklevoss wprowadzają w pełni regulowaną stabilną monetę Gemini Dollar. To jest fajna, ważna informacja. Bracia Winklevoss to są w ogóle fajne chłopaki. Jak sobie o nich poczytacie, to są choćby, że tak powiem, w cudzysłowie, twórcy Facebooka w jakimś sensie, bo oni kiedyś się spotkali ze znajomym Markiem Zuckerbergiem, powiedzieli mu, że mają taki pomysł na portal społecznościowy, no i Mark Zuckerberg szybko uciekł i zrobił to samemu, przed nimi. No i oni później się z nim procesowali, że ukradł pomysł i tak dalej, wygrali to, sąd powiedział, rzeczywiście ukradł pomysł i dostali tam kilkadziesiąt milionów dolarów odszkodowania, za które to miliony dolarów zainwestowali w Bitcoina. Także nie można powiedzieć, że skończyli źle, wręcz przeciwnie, ostatecznie to nie wiadomo jaki mają kapitał, ale sugeruje się, że to są miliarderzy bitcoinowi, także chyba biedy nie ma. No i oni mają swoją giełdę Gemini, bardzo popularną, choć nie w Polsce. Tak czy inaczej, stabilne kryptowaluty to jest rozwiązanie problemu z płatnością dolarami. No bo na klasycznych giełdach, jak przelewasz dolary, to automatycznie ta giełda staje się instytucją finansową, ma na sobie dużo więcej regulacji, dlatego na przykład porównując polski BitBay do azjatyckiego Binance'a, no to ten Binance rozwijał się znacznie, znacznie szybciej, a to dlatego, że nie miał walut fiat. Nie dało się tam wpłacać dolarów, złotówek i tak dalej, a na BitBaya dało się, w związku z czym BitBay miał dużo większe obostrzenia, nie mówiąc o tym, że BitBay był w Polsce, no to już siłą rzeczy podejście było wszelakie różnych urzędów do tego, dlatego się musieli wynieść na Maltę. Tak czy inaczej, wiemy, że istnieje USDT, czyli Tether. Kryptowaluta Tether, która zawsze pilnuje wartość 1 dolara, bo rzekomo za każdym razem, jak jest jeden Tether wypuszczany na rynek kryptowalut, no to firma deponuje 1 dolara. No i oczywiście, jak ktoś z Was śledzi historię Tethera, no to wie, że tam jest wałek na wałku. W sensie, może nie wałek, bo to tego ostatecznie nie wiemy, ale wątpliwość na wątpliwości. W sensie, tu jakieś audyty były, które nie do końca umiały udowodnić, że rzeczywiście ten Tether ma pokrycie w prawdziwych dolarach. Tu coś tam nie pasowało, coś się tam nie zgadzało. Potem się okazało, że twórca Tethera jest twórcą jakiejś giełdy, znaczy właścicielem Bitfinexa. Później się okazywało, że jak te ceny Bitcoina tak rosły w zeszłym roku do 20 tysięcy dolarów, no to prawdopodobnie to nie był realny wzrost, tylko sztuczne Tethery wydrukowano i wpuszczono je na rynek, skupując Bitcoina, przez co podbijano sztucznie jego cenę. Czego prawdopodobnie my dzisiaj jesteśmy, jakby my odreagowujemy w tym momencie za to, że wzrost nie był prawdziwy, można powiedzieć. Czyli, że ceny szły do góry, ale tak naprawdę wcale popyt nie rósł, tylko ktoś sobie Tethery, za sztuczne Tethery kupował te bitcoiny. Także przeróżne rzeczy. Gemini Dollar, znając braci Winklevoss, będzie pilnował tego i stawiają na przejrzystość, czyli rzeczywiście za jeden GUSD albo GUSD będzie 1 dolar, zawsze będzie to wymienne, zawsze będzie taki kurs. No i tym samym na giełdach będzie można tego GUSD używać. No i myślę, że może to mieć sporą popularność, zwłaszcza, że nie wiem, czy to jest w tym artykule, ale ich giełda Gemini ma obroty no, na dziesiątki, jak nie setki nawet, milionów dolarów na dobę. Także no, potężna giełda. Jak oni zaraz prowadzą GUSD, to ta kryptowaluta zacznie zyskiwać popularność. No a im dalej w las, tym lepiej. Także myślę, że jest to bardzo dobra wiadomość, bo alternatywa dla Tethera również jest potrzebna. No i tak naprawdę ogólnie stabilne kryptowaluty to jest dobry pomysł. To jest jeden z takich pomysłów przyszłości. Tak samo jak kryptowaluty, moim zdaniem oczywiście, oparte o pokrycie w czymś. Na przykład w złocie albo w nieruchomościach.
Jeszcze prawnie nie jest to takie proste do zrobienia, natomiast tak ogólnie uważam ten kierunek za całkiem interesujący. Dzięki bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. I pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz link do webinaru z analizą aktualnej sytuacji rynkowej, także możesz teraz sobie tam kliknąć i zarezerwować swoje miejsce. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, cześć!